siema, dopiero co się rozłożyliśmy. Jesteśmy na Sędzisławiu, to nasz oto pierwszy odcinek z kanału Kongerbanda TV. Tutaj widać, że moja wędeczka jest rzucona. Ryba! Na grunt. Tutaj koledzy dopiero będziemy robić, tak samo na grunt. A tutaj właśnie robią wędki. Tutaj mamy kowala. Tutaj jest Decu, Najdek, Domuś. No. Będziecie znali całą naszą ekipę, tak to wygląda. O, Kornela se nakładzie. Kurwa, ryby łowi, a ci mi tam jeszcze. Tak wyglądało to... Co to jest? Co to jest? To jest akwen! Akwen wodny. Bo szukałem tego, ja nie wiem jak mam to wpisać. Czy mam wpisać 30, 30, czy jak? Tam jakieś dwie kretynki się kąpią. Niech się utopią. Tam na coś ludzie też się kąpią. Tutaj widać wędeczka. Sygnalizator. Pokaż co masz za wędkę. To nie moja. Niech koleś będzie bolał brzuch, to on tableta. Konger! Konger banda. Kongera to jest wszystko. Tutaj mamy z Kongera. Wszystko mamy z Kongera, dlatego Kongerbanda. No tylko nie pokrowca albo siedzenie, bo siedzenie to jak widać mam brzuch sobie. Dorian, daj te haczyki. Gdzie tu ma? Gdzie? Domu znasz. Gdzie masz te haczyki? Schowaj to idioto, na chuj to wziąłeś. Nie klik ile, chłopie, ty spokojnie. Atilo. Najgorsze koło obrotki. Ile za niego dawałeś? 25 zł. 25 zł, to ja bez żyłki miałem 5 łożyskowych, chłopie, malutki. Malutki. Ty, ale jak na niego szczupaka wyciągnąłem? A na co ty nie wyciągnąłem? Na spinning główkę i na zwykłą. Tylko że sam sobie zrobiłem spinning. O Jezu. Takie jest życie wędkarza. Tam debile robią wędki. Ty, nie obrażaj się. Na skrzynkę! Na skrzynkę se to nakle, bo to jest na skrzynkę naklejka. On musiał to na wędkę nakleić. Rzuć się w kupę, Najdek. O, to tam kontent. A to tutaj jest. Rzuć się w kupę. O. Gitar. I teraz czekamy na branie. Ja tego nie rozumiem. Już sprzęcik jest rozłożony. Tak widzicie. Tutaj chłopaki już rzucili na spławik. Tutaj kolega złapał już płotkę. Jak satysfakcja, kolego? Nie ocenią. Dalej nie powiem, bo to już nie na internet. To jest... Jak ty się nazywasz? Andrzej Stanoga. Andrzej Stanoga. Jesteśmy na... Tak jak kolega przeciągnął sędzisław. Dajemy radę. Rozłożyliśmy sobie parasol. To jest koleżyn, nie trzy śmieci, jakieś nie, to nie nasze, my nie śpicimy. Kolega właśnie robi zestaw na spławik. O. Tutaj jak widać przypon. Tutaj krętlik z zagrawką, ze spławikiem. Co ty mówisz? Tutaj jak widać przypon? Co gadu. Stoperek. Ile to jest gramowy, bo to jest chińskie? To nie jest chińskie, to są normalne. Tu tylko dwie kulki musisz dołożyć, te 1,5 grama. Ta, równe 3 dołóż to będzie tak decowi stało tam. Nie ma. Kolega Dominik ma rzucone. Nie wiem czy widać. Jeśli tam widać, już ściągnął chyba nie. Lecu. Co jest? Co powiesz o dzisiejszym dniu? No to teraz początek, więc na razie nic ciekawego. Powiem wam tak, rzuciłem przed chwilą gruntówkę i ku mojemu zdziwieniu ustawiłem sobie żyłkę. I ku mojego zdziwieniu był zaczep. I od razu mi tutaj coś podjadało, ale czekamy, czekamy. Tu jest jeszcze nasz sprzęt do smażenia, paneczka. Panowie, prawie godzina mija. Na razie były dwa brania tylko. No ale z tego jedna poćmała wyciągnięta, gdzie ją wypuściliśmy. Jak widać kolega łowi, wędka karpiówka. Konger złowił właśnie tą małą potkę. Jak się czujesz? Pierwsza jego wędka. I pierwsza jego ryba. Dominik, podciąg tak, żeby te czarne było koszty dupki i wal. Ja, już przeszło. Musisz spuścić go.
No. Tak właśnie, do nich musi spuszczać. No jakby spuszczał się po prostu. Tam się jakieś łebki pobią. Ryby idę bez szkoły, ryby nam poszą. Zaraz pójdę i potopię trochę. Albo pójdziemy i zgasimy, ja skoczę na głupkę. Ty skoczysz na głupkę, później po salcie walniemy. No, oni się zawstydzą i... Zarąbałbym na panie to... Zaraz wejdę do domu. Jest strasznie gorąco. Prawie godzina 19. Praktycznie za 20. Teraz stoi. Testosteronu trochę dostał. Widaron ich. A Widaron, braweron, co jest dalej? Po prostu chuju dalej rzuciłeś. No, tam może być głębiej. No tak. Tam widać też ktoś się kąpie. Gdzie? Tam na wpływ. Jak on łowi. On łowi. Jak on nie łowi, bo on łowi się. Zobaczmy. Nie wiem. Na bombę i zamykałem nos. To się buźnik właśnie skajno, tak? Jak na bani, jak ja latałem. Tak. Rekin! Tak co, ładna pogoda jest strasznie. Cieplutko. Wszystko rozłożone. Tam oto mamy kuchenkę przenośną. Ja już pokazywałem. A tu oto leżą bóle. Ja biorę te saszetki z nich, te co do wygrania jest. Tutaj mamy ja już mam 7. Trzeba tam 3 równe kwoty. U mnie w plecaku są jeszcze kiełbasy. Co prawda to prawda 4, a one ważą 1,5 kilo. No tak, jedna jest do gości Murzyńskiego. Naciągnięte. Pozaczę. A moja? Moja naciągnięta, nie ma tego. Nie jest sztywna. Twoja też jest luźna. No, czyli nie ma jest, zaczepu. Nie ma zaczepu, wreszcie ty. Nie widzę. Ale tu są te. No, no te płocie. Nie wymiarówki. Tu będziesz mnie tak nagrywał? Ty. Karol. To jest Karol, nie? No. No. No, to Karol. Ty Karol, co jest? Ty, to nie jest Karol. To jest ten. To Karol. No, ale ja nie zapamiętałem. Ten. Najdek to jest Haniu. Poszedłbym tam do nich. A Eldora musi gdzieś bynajmniej wypłynąć dotąd i zobaczyć ile jest wody najwięcej. Co? To ja tam nie będę wypływał, przecież tutaj taki mój jest pewnie. Ja nie o to mi chodzi, tylko że koło nich kawałek, żeby tam, wiesz, bo ja tak jak mam płynąć. Dobra. Ja muszę wiedzieć, kończymy nagrywanie. Jak coś będzie brało, to po prostu włączymy. Godzina 19.15. Dalej nic nie bierze. Chcemy coś zjeść. Jemy zupki chińskie nad wodą, tak. Właśnie byliśmy się z kolegą wykąpać od tym. Skakali na główkę, porobili salt. Tutaj kolega pinał wszystkiego. Na razie co tu gadać. Jemy nic bóle. Nie bierze. Co mówisz? Jemy bóle. Jemy bóle, tak. Masz sobie mieszek. Tutaj kolega jest betonowej miski. Dominik, co? Jak się czujesz? Jeden z betonowej miski. Bardzo dobrze. No i dobrze. Właśnie tutaj trochę z naszej ekipy poszło sobie w inne miejsce, ale niech żałują, bo my mamy przy sobie jeszcze dwie zupki chińskie, 1,5 kilo kiełbasy, chleb. Co tam było jeszcze? Ketchup. Krakersy. Krakersy są. Picie jest, jeszcze może do sklepu, bo coś pójdziemy, jak zabraknie. Kawka jest na noc, także widzimy się w kolejnej części. No i jak tu widać, zmieniliśmy miejsce, na razie nic nie bierze, jest ciężko. Kolega to majstruje przy swojej wędce. Tak mi się przez sygnalizatorze brak. Co do mnie powiesz? Nie bierz. Teraz idealnie. Nie bierz, ale fajnie. No. Gdzie te rypy? Gdzie te rypy? Śpią. Czy gdzieś poszło? Mógłby wyrzucić się za netą? Widzicie? Kolega się pyta, czy my z gruntu rzuciliśmy za netą. No ale tylko piwnica w nas pławi. A po co ci za neta nas pławi? Na razie to ja to mówię. 17. Brań dalej nie widać. Tutaj kolega coś kombinuje. Właśnie sobie
usmażyliśmy, znaczy rozpaliliśmy ognisko. Idziemy smażyć kiełbachę. Oj, koledze, spadła chyba kiełbaska, ale to nic. Przecież on ją wyciągnie. Właśnie. Jak widzicie, takie GoPro. Trochę. Ona się rozjebała. Weź tę drugą. Dominik. Jeszcze bawila muszę wziąć. Co? Siema. Ła. Chciałbym tu nie wiedzieć ciężarek, jakiś kopie nie stał. Najmniejszy. A masz? Powiem, żebyś mi się. Tak właśnie. Jak jest, Dominik? Dobrze. Szkoda, szkoda, że nie bierze, nie? Weź tej pauzę. Widzimy się później. Pierwsze popuściło mi, mam ciężki sprzęt dosyć, popuściło mi, jestem zadowolony na razie. Jest dobrze, sygnalizator już się świeci. Dzyska to jest mój dobry. Może coś wyciągniemy. To co? Czekaj, bo to nie. Ona tam może być ale mała. Ja mam wyconą, od tej pory to ty pierwszy raz dorzucaj. Nie zmieniałem ani razu. Nie zmieniałem ani razu. Ty wyświetlił 3 razy. A ja poczekam. Jezi! Podbierak! Boję! Boję! A mam rybę ty! Pięknie, ale malutka, kurde! O to jest! Tak, chłopie, taki ciężki sprzęt walnęła! Malutka! Chrom! Ja ci z podbierakiem lecę. Jak widzicie? Coś wzięło, tak? Zobacz to. Pierwsza rybka, krąb! Krąpik widzę. Krąpik, taki gdzieś. 15? Możliwe. Za długo poczekałem, pognęła mi haczyk. Wiecie co mam do powiedzenia? To dobrze, że mamy wyciągarki. Będzie... Aha, nie będzie mandatu. Bez wyciągarki to wie... Właśnie, nie powiedzieliśmy wam. Bez wyciągarki do haczyków jest 50 zł, nie 50, jest w ogóle mandat. W wysokości nie wiem jakie dokładnie. W siatce było. Ej, ty tylko szkoda, że u mnie nic nie ma. Marian, czekaj! Pata dalej się śmieje. Jak chyba co? No. Hopla, hopla, hopla! Ziom! Wzywał ją, ty, po hebrajsku. To było po polsku, po albańsku. Która jest godzina? To zobacz, bo ja nie widzę. 21.52. 21.52. Patrz, jak ma na dalej się śmieje. Zobacz, widzę taka mała. Hubla, hubla, hubla. Masz to. Czego łykasz to? Dlaczego łykasz to? Nie mogę. Nie, nie mogę. Nie mogę coś nie zrobić. Mam się ręka wszędzie. Nie piję tej kawy. No ciszej tam! Ryby mi straszysz. No to masz ryba. Bo mi ich naprysz mi tylko, chodź tu. Zapraszam na piłkę. Tylko, że to pomknęło. Yeah, I'm about to...
tutaj miałem branie! Szkoda, że Dorian nie nagrał, chyba znowu nie. Nie, nie ma, przed chwilą rzuciłem, ale takiego brania dawno nie miałem. Ale się aż zdygłem. Ty, jest jeden problem, ci bierze, a mi nie bierze. Mówię, ale widzieliście to? Ja mówię, co jest? On od razu do góry poszedł czy na dół? Co? Do góry, nie? Ciągnął go. Trzy robaki stoją. Powiem tak, jest godzina 22, zaczęły się brania. Tutaj właśnie na jaką masz robaka? Na dużego? Dałeś tego, no, dwójkę, czerwonego. Nie dendrona, bo masz na dendrowane, nie? No. Powiem wam tak, rzuciłem. Kolega powiedział do mnie, że nic, że to nic nie jest. Ale odjazd był niezły. Normalnie tak to mogę powiedzieć, że dawno takiego brania nie słyszałem w realu. I gdybym może dłużej zaczekał, to miał pokorytkę. I tak powiem. Dominik, widziałeś kiedyś takie branie? Nie uważam, że to jest chore. Co? Nie uważam, że to jest chore. Ci kurwa bierze, a mi nie bierze. Dorian! Poczekać musi tak. No i nic nie bierze. Ja teraz nie czekałem. A nam nic nie wierzyła, ale temu kupiłem. Tutaj jak widać kawka. Kolega zarzuca. Teraz Dorian, po małym braniu moim. Możesz już zacząć nagrywać, bo kurde. Takie ubrania się... Nie, na cię kurde, bo się jąkam teraz. Takie ubrania się tu nie spodziewałem. Nie będę nagrywał co chwilę. Bo ja mam tyle też pamięci. Co to było? Co jest? Co to było? Porzucie? Tak szybko. Znowu pada tyle. Ale ładnie ci wzięła. Wcześniej? Czy teraz? Teraz nie, wcześniej. A Dorian, ty nic, ty nie, a ja bliiiip. A ja se kawkę piję, ty. Co ty, ty pan? Co jest? Teraz było nagrane. Teraz jest. Chyba. No kopierowany, ty. Co jest? Ja chyba ten zepsuł, ty bateria mi się chyba rozładowuje, nie? Nie ma. Mógłbyś poczekać. Ty. To on mi gada, bo mi tak kapeluje. Ale gorzkie. Co to jest? Nie interesuje mnie to. Ale ja się tego boję. Bawcie się już mocno może. Aż tak. Faj, znowu mój zup. Dobra, ja sobie wezmę jeszcze kilka łyków kawy. I zmienia na robaka mniejszego. O, to weźmy też jedni. Inna jest która? Ja wiem, że tu jest ta trzecia. Że tak powiem, zaraz sprawdzimy. Tutaj, o. O, godzinę mamy 23.08. Tutaj Dorian miał branie na gruntówkę. Ja już miałem dwa spore brania. Na jednym będziecie tam widzieć w filmiku. Dorianowi coś popuściło. Powiem właśnie na coś takiego. Może ktoś to zna, może ktoś nawet nie wie, co to jest. To jest taki sprzęt bardziej karpiowy, tak powiem. I tutaj jest takie coś. No, taka wtyczka jakby pod słuchawki. I podłącza się do sygnalizatora, tak jak ja mam, o, podłączone, tu bardziej wam zaprezentuję to. Bo tam Dorian ma ten sam niby sygnalizator, chociaż jest trochę tańszy, bo ja mam te pokrętła. On tych pokręt nie ma i on ma jedno światełko. I tak mogę wam to pokazać, że jak jest branie, to on się na czerwono pali wtedy. No. Na razie walimy na kukurydzę. Dorian, ile kukurydzy założyłeś i miałeś takie branie? No, na dwie kukurydzy to miał ładne branie. Ale już nic. Może cię przypływało.
A bo może coś siedzi, nie wiem. To mi jaka twarz! No, tutaj jesteśmy rozłożeni ładnie w parasolu. Prowiantu mamy dużo. O, to ta paczka to tutaj. Tam mamy robaki, to się nie ryjcie, bo mnie palimy. No, właśnie pijemy już drugą kawę. Panka stoi. Woda jeszcze paruje, jak widać. Dymu dużo. Kolega tam ma rzucony, on nie widać. Ty, ale tu pełno dymu wszędzie. Bo tam się ognisko pali. Tli się. Nie pali, dobra. Kolego, co powiesz? Powerbanka oddawaj. I się telefon ładuje. O, tutaj od tego spoko pana dostaliśmy, znaczy pana, no kolegi, którego właśnie poznaliśmy, dostaliśmy kukurydzę. Także siedzimy. Komary nie tną, bo mamy spray bros, który polecamy. Chociaż siadają debile na nas. Ale niedużo ich jest. Nie gryzą. Bo... Ale powiem tak, jak będzie kolega miał znowu branie, to od razu włączam kamerę. Dobra, przybiegliśmy tutaj do kolegi. Łowi na żywca. Ma małego sumika. Teraz właśnie traktor będzie mieć haczyka. Na co, na karasia? No małego, nie? Leży tutaj. No to jesteś, kurde. Zajebisty. Ty go będziesz wypuszczał, czy jak? Ty byś chciał złapać, a nie byś brał, to musisz widać. Nie, jak łatwiej większość tych faktów sam zrobisz. No ale wiesz, on ci przywiąza, to może wierzyć. A jest sobie biegło, nie? On zębów nie ma, on ma te takie kurwa popierście, no jakby, nie? Na hak jaki masz? Co to będzie na jedzenie? Czy nie jest? Ryb? Wracamy z powrotem, jest około 1 w nocy. Zaraz sprawdzę, panie. O, za trzy pierwsze. Co za trzy pierwsze? No, tak widać, praktycznie siedzimy. Na razie zmęczenie nas nie łapie, jest dobrze. Wypiliśmy tutaj praktycznie z kolegą dwie kawy. Dwa w jednym. Ale jakoś trzymamy się. Spanie nas nie rwie. Teraz tam kolega zmienił drugiemu bołowi na spawik, to zmienił na czerwonego robaka. My dalej łowimy na kukurydzę. Znaczy ja łowię na kukurydzę, kolega łowi na tego. Tam wcześniej nasz koleżka złapał sumika, dosyć ładny. Będzie na kanale zdjęcie moje z nim, nawet na filmie macie. No, ładny sumik. No, my dalej wróciliśmy na stare miejsce. Siedzimy. Tam na dole widać chyba, nie za bardzo, ale... Auto, proszę państwa. Wędka, Konger. Konger banda. Ja też mam z Kongera, chopie ty. Tylko, że krzesełka mam już Jacksona. Znaczy ja mam. Proszę bardzo, już wam kurwa pokażenie Konger. Patrzcie kurwa. Konger. Grafitówka. Tu jest Konger też. Tu jest Konger. Kowal. Tam jest Konger. Kark. 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 Karpiówka, no co? Ty masz ci częściówką, ja na teleskopówkę. Tutaj kolega na razie łowi, bo... Kurek, tutaj nie wycinamy. Mówicie, Konger. Tam jest, widzisz? Nie widać. Jest tu, właśnie tu lampko. Nie ma. Jest! Trzymaj. Tam jest! Trzymaj. Nie widzisz go, serio? Nie. Nie widzisz go? Nie. Patrz! Jest. Kurwa, się tutaj tak blisko. On był tam daleko, tylko go ściągłeś. To jest wędka, chłopie. No tak, to karpówka. 150 gramów rzucę, chłopie. Jeszcze latek to jest. Dobra. Ty, na haciku nic nie ma. Jest. Jest? Czerwony. No, wal go tam zarośla. Może też ten sumik podejdzie. Jak mi na czerwonego sum... Właśnie, te moje branie to było na suma właśnie. Chciałem się pochwalić.
te takie mocne, co mieliście na filmie, ale no... Nie umiałem jeszcze tego zaciąć. Słuchajcie, nie umiałem. Za wcześnie zaciąłem i tyle. Chyba testosteron musi dostać, nie? Nie ma kulek! Rzuć go i tyle! Dobra. Weź nie to postawi. Zatonie. Ładny księżyc tam jest. Coś nam oświetla. Darmowa latarka, wiecie o co chodzi. To jest właśnie zrobione, tak kolega ma, tak bardziej, tak wiecie. Tak na szybko, to jest właśnie na kulkę owianą. Bardziej mi to polecono oliwkę, by się tak nie plątało, no ale co zrobić. Jak taki z naszej ekipy dwóch poszło i zabrało wszystko, nie? Tylko do wody się nadaje. Mało do domu dziecka oddać. Do piachu. Gdzie? Gdzie? Do piachu. Kogo? No kogo? Ty Nate'ka i Dennis. Czemu ty byłeś tak przybliżony, Dorian? Ty, weź z nim porozmawiaj. Śmieci w wodzie. No widać, znowu ta zrana kaczka, czy co to? Kaczka, kurde. Jakiś promień. Za salatą. Te kopruchy, chłopie, lecą do światła jednak. Kto? Komary. O, mi te popruchy. Kopruchy. Znowu zaczął uciąć, dawaj chłopie, sprayu. Załóż sobie bluzę. No właśnie, ja założyłem długie spodnie. Chciałeś mi tutaj poświeć, a nie pierdolisz o swoich długich spodniach. Już masz. Nie trać, bo tam już jest mało. Posuń się, synu grzeszny. Bo ojciec cię też nie rzuca lepko. Nie świeć mi po oczach, bo ci pierdolę. Nie świeć mi po oczach, bo ci zrobię krzywdę. No gdzie on to świeci? Nagrywam chyba, nie? Kręć, bo ja muszę widzieć. Dobra. Rzucaj. Na tym spawiku się rzucę. Nie ten spawik, tylko tą żyłką, ona jest za gruba. Na ten spawik. O, co to było? Ćma tu leci. Dobra. O, masz kolega. Znowu nagrywasz. Tak, bok. Dobra. Debilu jeden. Kurde, głupi. Polecam? Mateusz Kowalski. Tak, spokojnie, tego było mało, że daj to. Daj to, no, stracisz, no, no, te dwa chciał. Ale mnie to wysiło. To jest jakiś narkotyk. A, myślałem, że broń masz pse. Tutaj już koledzy odpala, bo ryb nie może złowić. Ale on to ma to w genach. Nie. No zawijaj z tego krzesła. Dobra. Wrócimy, jak coś będzie, jakieś branie. Nagrywać? A tu kolega zaczął mieć powoli branie. Co, jak oceniasz to, domuś? Pa. No i noc fajna, nocka jest fajna. No, możesz się coś zaraz nie dać. Nie, to spokojnie. Ja nie przyjechałem łowić ryb, ja przyjechałem sobie też odpocząć. Łowienie ryb to traktuję jak frajdę. Bateria. Tak widać, komarki latają. Komarki latają, komarki nie. Skurwy się nie spomaga. A to jak to mam nazwać? Dobra, wrócimy, jak coś będzie. Siema. Jest, druga 22. Na razie. Nic. 22 pom, na razie nic. Była 22, tam było. Tu podeszedł. Pocz. A teraz powiem wam. Tą kolega ma na świetlik zarzucone. I nie tak jak ci chłopaki na YouTubie. Naciągnij rady. To wykończone. To jest dobry. Pamiętasz tych pedałków na obecności? Nie idź tam! Nie idź tam! Oczy zakryli i chuj.
Nie idź tam! Domusz, kurde, krakerski. Jeszcze ziarcie jest. Ziarcie mamy. E, dawaj sobie chleb ugotujemy. Co on powiedział? Chleb gotowany. Boże, taki tak, jak bicie krakersy, tak wziąć je pełno, tak do wody zmoczyć i do salety. Mmm, już się kombinuje. Na helzach latało. A tam kurwa, kudłaty. Dzwoneczki tylko sobie. Mogliśmy nagrać, jak ten list uchodzi. Księżyc ładnie świeci, jest jasno. Praktycznie latarek nie potrzebujemy, burza przeszła, bo jeszcze wcześniej trochę. Nie, że grzmiło, ale pioruny były. Małe skurwysyństwa latają. Gdzie to ruka? Pip, pip, to rzut. Kurwa, te muszki do światła lecą. Dobra, na tym skończymy odcinek. Zobaczymy się zaraz. Jak coś będzie. Czyli my sobie jeszcze trochę posiedzimy. Godzinę. Ile jest? 20 po trzeciej? 22 po trzeciej. 22 po trzeciej. Jak widać dalej, kurwa, bez rezultatów. Zero brań. Nawet pyknięcia. Jedyne co robimy, to siedzimy i moczymy kije. Bo inaczej tego nazwać się możemy. Przed chwilą to jest coś dziwnego, bo nasz kolega siedzi tam na prost. Tam na prost gdzieś to nie będzie widać. Tam jakby ktoś gadał. Tam mniej więcej, gdzie jest tak ciemniej bardziej. Tam jest taka jakby wysepka. Ale z telefonem, kurwa. Chłopie, nie zobaczcie, czy uświetli kanał. No. Nie ma batak, to ledwo co okiem widać. Ale powiem wam, że na ognisku z tego, co wiemy, to siedzimy tylko my i on. A nawet nie chyba to może jakiś zmarły wędkarz, kurwa, po prostu. Dar mordę, kurwa, siedzi. A może bez kitu, na której z wędek ktoś siedzi. Ty sobie wyobraź, że ściągasz od jego trupy. Znaczy, co ja gadam, jego kurwa, we... kości albo coś, czaszkę. Ja bym tutaj więcej nie przyszedł, nie łowił. Ja bym rzucił chyba wędkarstwo. W ogóle pochwalię się, że mał się zapalić? Chyba to mówiłem, ale nie pamiętam. Nie no, co ty? Spanie jest dla słabych, tam gdzieś małż... rzuciłem go gdzieś. No chłopie, ty! Proszę, kurwa. Elegancko usmażony. Ale wali tym ogniskiem. Z rana trzeba będzie rozpalić jeszcze jedno, żeby ten... żeby zjeść kiełbasy. Kusownictwo. Bez kart. Oj, masakra. Sakheble. Nawet pyknięcia nie ma w ten sygnalizator, ty wędki jak... Wędki leżą w połach godzinę w ty chłopie... No, godzinę. Nie, godzinę nie. Ty chłopie, kudłaty był, mi pykło, tobie pykło. Kudłatego nie ma, nie ma nic. Nie wiem, kurwa, jak ten... jak Tarno. O ty kurwa. No. A ja powiem wam tak. Nie narzekam. A ja wam powiem tak, jeżeli będzie więcej widzów, będziemy robić różne konkursy, w którym będzie można zdobyć nagrody. Kongerbanda TV. Dajemy podpisy nasze? TV nie dajemy, Kongerbanda TV. Wiem, tylko Kongerbanda, ale ja mówię nazwę kanału już, nie? Ale mi się język bali już, chłopie. Widać, że nie spałem. Ty co to? Co to jest? Co to jest? Na panów możemy dawać podpisy, ale tak no... Panów mieli. Nas nie lubią w kie... My to tacy ludzie jesteśmy, chłopie. Nikt nas nie lubi, nikt nas nie kocha, ty...
naszych rodziców nie było, kurwa, przy naszych narodzinach w ogóle tych. Tak. Ty to się nie odzywa, bo ciebie stado dzikich ocelotów wychowało. Z tego co ja słyszałem... Ja się razem z Kudłatem wychowałem. Nie, ale bez... Jak obraziłeś się, to będzie na YouTubie, debilu. Przewróć go teraz. Bo on ogląda YouTube. Tam ci powiedział. Pa, plusło się znowu ty. Ja tą wędkę zaraz wezmę i połamię w pół. Ale padnie się plusło przy tego spławiku, ty. Powiem wam, że ja nie narzekam z tego względu... Nie narzekam, ale nie ma nic brań, no chłopie, no tak, nawet pyknięcia. Łowimy na grunt, wiecie, możemy się spodziewać wszystkiego na tym grunt. Mówimy ryby na niby. Ale są był. Jak tu ryb nie ma. Mamy zdjęcie, mam. Dobra, pójdziemy, jak ktoś zaczyna kręcić, jak ktoś będzie brać, chociaż wątpię. A jak nie, to o 5 nad ranem zmieniamy łowisko. Mamy godzinę 4:14, robi się jasno. Znowu się robi ciepło, trzeba się rozebrać. Tutaj dziurawy garnek jest. O, jakoś... garnek nam się przedziurawił. A jakąś dziwną zanętę mamy. O, ulepiłoś coś dziwnego. Co to jest, to nie wiem. Ty, a jak się kuchenka zalała, ten garnek był dziurawy? Na Doriana to nie było dziurawe. O, Dorian tam dziurę miał. Wyrąbał, taki głodny był. Prawie z garnkiem wpierdalał ty. Na razie nic, nawet pyknięcia. Na razie nic, pa, całą noc nic nie ma. No, zobaczymy. Tam wędeczka na żywca zarzucona. Chociaż kurwa bomba ani spawika nie leć, bo za mały. Spłaciłem się. Dobra, to nic. Jak jakieś będą brania czy coś, to włączymy. Są baterie. Ile masz procent? 40. Całą baterię. Ty, ale mi to musi starczyć, chłopie, do 12. Pa, bociany. Bociany. No bociany poleciały. No. Czarne. Tak, ty stary jest czarny. Nie biały. No to co? Zrobię sobie Oreo. Co jest, kurwa? No mnie boryłeś. No jesteśmy na nowym miejscu. Powoli zaczęły się brania. Tak kolega widać łowi. No już tam jest. Jest! Ale duże! Co jest? Ty! Co to jest? Coś dużego. Wydajcie mi podbierak, a nie coś dużego! Podbierak jest złożony. Dasz radę bez tego. Ty, Karol, weź mu ten podbierak. O kurwa. Co ty ściągnął? Kolega ściągnął. Ładna płotka na kukurydzkę. Płotka na kukurydzę. Ja mam zarzucony, może mi też coś weźmie. Pa, jak ładnie zaczepiona. Tylko pyk. Ej co, idę siaty. To nie jest płoć. To jest płoć. To mi trochę Jazia przypomina. No dobra. Ale szeroki łeb ma. No to mówię, że jaś. Wyłącz kamerę już. Tak, mamy godzinę, ty, która jest godzina? 25 po 8. Tutaj jak widać wróciliśmy na stare śmieci, może tak to nazwać. Tam kolega łowi na spawik. Tutaj są dwie zarzucone znowu na grunt. Cały czas na tym gruncie ciśniemy. Muszę powiedzieć szczerze, że już mnie spanie dopada. Ale pójdę do wody skoczyć, żeby chociaż trochę mnie otrzeźwiało. Co do myśli, idziesz skakać? Ty idziesz skakać? Ty idziemy?